szkoły i przedszkola niemal w całym kraju w piątek świętowały stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W niektórych szkołach był to dzień wolny od lekcji i niemal we wszystkich uczniowie przyszli na galowo, aby uczestniczyć w apelach. Tu w szkole w Działoszynie piątek wyglądał właśnie tak. To spotkanie na sali gimnastycznej połączone było z programem artystycznym przygotowanym specjalnie na tę okazję. Nasz dzisiejszy apel to koncert chóru szkolnego. Pieśni żołnierskie, pieśni patriotyczne, na początek wprowadzenie sztandaru szkoły, odśpiewanie hymnu państwowego oraz roty. Pieśni i patriotyczne przeplatane są wierszami, również o tematyce patriotycznej. Apel przygotowała opiekunka chóru, pani Kołodko. W chórze śpiewają dzieci z klas już od klasy trzeciej do klasy ósmej. Piękne dekoracje przygotowali nauczyciele. Na ten dzień w Działoszynie przygotowywano się dosyć długo. Wszystko po to, aby tę niecodzienną rocznicę uczcić wyjątkowo. W naszej szkole dzisiaj szczególnie podniosły nastrój, podniosła atmosfera. Trwa właśnie apel z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wszystkie dzieci są dzisiaj w galowym stroju. Wszystkie dzieci mają przypięte biało-czerwone kotyliony. Natomiast o godzinie 11.11, zgodnie z życzeniem pana kuratora, pani minister, będziemy śpiewać hymn narodowy. Wszystkie dzieci, wszyscy uczniowie. Czym jest obowiązek wobec ojczyzny? Czym jest poświęcenie i oddanie? Podobnie było w szkole numer 3. Tutaj także na sali gimnastycznej spotkali się uczniowie całej szkoły. Przygotowano apel wraz z artystycznym programem. Apel uroczysty, upamiętniający właśnie tą rocznicę. No tak jak co roku właściwie przypominamy dzieciom, staramy się wpajać wartości patriotyczne, pielęgnować żeby no zostało im to do końca życia uczestniczenie w świętach państwowych. Uczestniczyliśmy we wspólnym odśpiewaniu hymnu, cała szkoła, również z pracownikami, nauczyciele, pracownicy obsługi, pracownicy administracji. Wszyscy byli właśnie na tej części, podczas której został odśpiewany hymn Polski. Tego dnia kilkanaście tysięcy szkół w całej Polsce równo o godzinie 11.11 zaśpiewały hymn Polski. Tak było też w przedszkolach i między innymi właśnie w szkole numer 3 w Bogatyni.